Cześć, witajcie. Ja nazywam się Radosław Piechowy, jak i dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o zawieszeniu Tesli. Słuchajcie, moja firma zajmuje się sprowadzaniem różnych samochodów od bardzo wielu lat. Robimy to kompleksowo. To jest cały proces ściągnięcia z zagranicy. Są to samochody europejskie, samochody amerykańskie. Do tego współpracujemy z warsztatami, lacharniami, lakierniami, mechanikami, elektronikami itd. Także mamy dla Was pełen zakres usług. Słuchajcie, rzecz, o której będę dzisiaj mówić i chcę Wam pokazać, to dotyczy bardzo wielu samochodów. Natomiast w Tesli jest to bardzo widoczna sprawa, którą warto poprawić, ponieważ zaraz wytłumaczę Wam dlaczego. Okej, to co tutaj widzicie, to są specjalne elementy zawieszenia, które w oryginale wyglądają tak. Otóż ten wahacz, to jest tylny wahacz Tesli, ma tutaj gumy, tak? Niektórzy na to mówią silent blocki. Ta guma ulega niestety zużyciu, to jest raz, a dwa, jest bardzo miękkim materiałem. Ma to swoje zalety i ma to swoje wady. Po pierwsze, o to się mówi silent block, żeby powiedzieć, że to też wycisza zawieszenie. Tylko że widzicie, w Tesli jest jeden mały, drobny problem. Jest to bardzo ciężki samochód i konstruktorzy chyba o tym jednak zapomnieli. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że ta guma, która tutaj jest, ona poza tym, że pracuje w ten sposób, tak jak chodzi zawieszenie, to niestety również pracuje w ten sposób. Rozumiemy się? Pracuje również w ten sposób. Co powoduje rozjeżdżanie się geometrii samochodu. Jeżeli weźmiecie sobie Teslę, która jeździ bardzo dużo kilometrów, to zobaczycie, że ona po prostu zdziera opony. Dlaczego? Dlatego, że geometria tego samochodu, krótko mówiąc, jest w porządku tylko na stanowisku kontrolnym. Natomiast w momencie, kiedy ten samochód zaczyna jechać, naprężeniom ulegają elementy zawieszenia i w momencie, kiedy dodajemy gazu, dzieje się tak, kiedy hamujemy, dzieje się tak, a na dziurach dzieje się oprócz tego, że tak, to jeszcze tak. Okay? W związku z tym Tesla zjada opony, to jest raz, dwa, no nie do końca trzyma się drogi tak, jak powinno. I słuchajcie, na to mamy lekarstwo, są to tuleje poliuretanowe, które to są 10 razy bardziej wytrzymałe, aniżeli guma. Generalnie takie zawieszenie na polskich drogach praktycznie jest niezniszczalne, to jest raz. Dwa, usztywnia auto. Trzy, zupełnie zmienia grę, jeśli chodzi o geometrię. Słuchajcie, my tu mamy zestaw tulei z przodu i z tyłu komplet. Dzisiaj przyjeżdża do nas samochód, do którego będziemy to montować. Chcę Wam pokazać, jak to u nas wygląda. I zobaczycie, jakie są rezultaty, tak? To jest zestaw średnio twardy. Są zestawy twarde, są zestawy średnio twarde. Dlaczego średnio twarde? Dlatego, że my nie robimy samochodu, który jest z przeznaczeniem na tor, tylko robimy, krótko mówiąc, samochód, który jeździ jako taksówka. W związku z czym zależy nam na wytrzymałości zawieszenia, na tym, żeby nie zżerało to opon, no i żeby jakoś się prowadziło, a nie pływało po drodze. I to właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać. Okej, słuchajcie, teraz Wam pokażę, o co chodzi w aucie, które ma 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, to jest samochód bezwypadkowy, tak? Tylko po prostu ma przebieg. Więc jeżeli samochód ma przebieg, to krótko mówiąc, różne rzeczy się z nim już dzieją. Dobra, czyli co się dzieje? Dzieje się tak, zaraz wyjedziemy sobie na prostą i tak, dodajemy gazu. Samochód prostuje kierownicę, są niewielkie uchybienia, jeśli chodzi o trajektorię, natomiast przy odjęciu wyraźnie ucieka nam na prawą stronę i to bardzo mocno. Teraz jak już puścimy, to już zejdzie nam w prawo. Nie? Ściąga go, tak. To dosyć mocno. No właśnie. Cały czas jest ogólnie. No. Mimo tego, że droga pochylenia jest w lewo, a on w prawo, tak? Dokładnie. Także to musimy zniwelować, tak? No i co? No na pewno jest rozerwana jakaś tuleja w zawieszeniu. Ja stawiam, że tył, dlatego że za dużą reakcję to ma na napęd.
Przód owszem sobie radzi tą kierownicą i prawdopodobnie koryguje tą geometrię, dlatego że tył jest zepsuty. Ale to, że kurde się dzieją takie rzeczy, o właśnie. To jest słabo. Także teraz robimy takiego preczeka przed wjazdem na podnośnik, żeby pan Arek wiedział, jak do sprawy podejść i jaki jest nasz goal, żebyśmy, że tak powiem, sobie z problemem poradzili. Nawet jeżeli to nie jest kwestia tulei, tak? Ale wydaje mi się, że to jest kwestia. Cały tylny wózek pływa. Tak, tak. Nie wiem, o co chodzi. No. Okej. Okay. Znaczy, zobaczcie, w tej chwili samochód jedzie prosto, tak? Samochód jedzie prosto i kierownica ma lekko krzywo. Jak dodajemy gazu, to zobaczycie, że ta kierownica się prostuje, a jak odejmiemy gazu, to zobaczycie, co się stanie. Patrzcie. Teraz prostuje, a teraz puszczamy i samochód co? Wjeżdża nam w łuk w prawo sam. Z kierownicą skręconą w lewą stronę. A za chwilę wjedziemy na podnośnik, podniesiemy go do góry, zobaczymy od spodu, co tam słychać. I postaram wam się pokazać uszkodzenia, które to powoduje, bo na pewno jakieś znajdę, to 100%. Takie rzeczy nie dzieją się po prostu bez widocznych uchybień. Na tym polega auto, które ma przebieg, chociaż szczerze mówiąc to jest w bardzo dobrym stanie. Są tam jakieś takie, widzicie, niedopatrzenia, ale jak gdyby nie ma co oczekiwać po tej tapecie, że to jest, że to będzie piękne aż tak do bólu. Natomiast auto trzyma się naprawdę kupy. Z przebiegiem jest, powtarzam, ponad 300 tysięcy kilometrów. Zagwozdka co tu zrobić, ale to sobie poradzimy, po prostu to trzeba będzie rozwiercić i tyle, nie? No i tutaj mamy problemik, tak? Trzeba nawiercić. No tak to jest, no. No więc tak. Mamy dwa typy wahaczy z tyłu, taki i taki, nie? One są, to są te same wahacze, przychodzą w te same miejsce. Ta tuleja ma 39, a ta tuleja ma 41 mm. To są wahacze, które przychodzą w to samo miejsce, po prostu muszą występować dwie różne wersje. 39 mm i 41 mm. Tak to wygląda. I to jest, proszę Państwa, powód całego zamieszania. Urwało się mocowanie wahacza na tylnym prawym kole wózka tylnego. Bardzo uważajcie na te sprawy. Pierwsze Tesla niestety nie były doskonałe. W tej chwili to jest rozwiązany problem i już jest poprawiony. Natomiast w poprzednich wersjach samochodów, no niestety takie rzeczy się działy. Przykładem jest auto, które rozbiłem doszczętnie. Mi akurat pękło coś przy prędkości 160 km na godzinę. Efekt możecie zobaczyć na moim filmie. A jeśli macie Tesla z rocznika 2013-2014, to zapraszam, jesteśmy w stanie wymienić tylny wózek w tym samochodzie i będziecie dużo bezpieczniejsi po prostu. Sytuacja wygląda tak, że nam się trochę przeciągnęło, ponieważ się okazuje, że nie była rozerwana tuleja, tylko było pęknięte mocowanie wózka. Także jak macie 300 tysięcy przebiegu, to uważajcie, bo można się zabić od tego. To pękło samo w samochodzie bezwypadkowym, w samochodzie, który ma jeszcze gwarancję na silnik, baterie i tak dalej. Także uważajcie i no i nie róbcie tego sami w domu, nie? To jest raz.
to zostało tutaj pospawane, ale my tego nie robiliśmy, tak? Także żeby to było jasne, to jest decyzja klienta. Klient sobie wziął do pospawania, pospawał i przywiózł. My w dalszym ciągu walczymy z zawieszeniem. Okazuje się, że to nie jest wcale taka prosta sprawa, dlatego że przy rozbieraniu zawieszenia, krótko mówiąc, ukręcają się śruby z piast. Także tutaj wszystko w tym samochodzie jest bardzo mocno zapieczone i trzeba to rozwiercać i tak dalej. Tak? Ta strona już jest gotowa. Także tutaj mamy czerwone tuleje. To jest 10 razy mocniejszy materiał niż zwykła standardowa guma i tak będzie wyglądać praktycznie całe zawieszenie. No, tak to właśnie wygląda, proszę Państwa. I dlatego, że tak to wygląda, to też macie Państwo mnie. Wystarczy do mnie zadzwonić, albo najlepiej napisać, bo mnie trochę uszy bolą od telefonu. Napisać, umówić się i możemy działać. A słuchajcie, ja robię różne rzeczy, tak? To nie jest, że tylko sprzedaję samochody, chociaż jak chcecie kupić, to zapraszam, tak? Niekoniecznie Tesla. Auta z całego świata mamy i z Europy, i z USA, i takie jak sobie wymyślicie. Jedynej rzeczy, której nie toleruję i wam nie ściągnę, to jest diesel. Jak ktoś chce diesla, to tam są drzwi konkurencji. Ja robię to, do czego jestem przekonany, po prostu. Więc auto benzynowe, na gaz, elektryczne, tak, diesel, nie. Absolutnie nie. Ostatnio żeśmy ściągnęli, nie wiem, widzieliście tam parę odcinków wcześniej, Tundrę. Tundra już jeździ, klient jest zadowolony. Ja też jestem zadowolony, bo ja uwielbiam pracę z ludźmi, którzy są zadowoleni, szczęśliwi, uśmiechnięci i tak dalej. I szczerze mówiąc, to bardzo mnie to cieszy, jak ktoś jest zadowolony z mojej pracy. I to jest dla mnie najważniejsze w zasadzie, a resztę to ten. Jak jesteś Januszem i masz być niezadowolony, to wypadnie, to wiesz. Słuchajcie, ostatnio sprzedałem Teslę, tą białą, taką ładną, co wam pokazałem na filmie. I ja wam bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście, bo no ja nie rozumiem tego do końca, jak można kupić auto za 250 000 złotych i nie oglądając go w ogóle zapłacić za nie i przyjechać i odebrać. No duże brawa dla klienta, bo krótko mówiąc, no ma niesamowite jaja. Ale ja wam odradzam tak robić, nie? Ja wolę jednak, żebyście przyjechali najpierw zobaczyć samochód, żeby nie było tam jakichś tam, nie wiem, nieporozumień. Co prawda, no nie było żadnych nieporozumień, nie? Ale no nie róbcie tego po prostu, bo ktoś was zrobi kiedyś w konia, nie? Ja starałem się, że tak powiem, całe życie być uczciwy i jestem, natomiast w Polsce kupiłem parę min i mało tego, nawet znajomi mnie oszukali, tak? Na łódce ostatnio, więc nie, po prostu nie róbcie tego. To są potężne pieniądze, a ludzie są naprawdę bardzo bezczelni. Dobra. No widzicie, tutaj robimy różne samochody, niekoniecznie Tesla. Natomiast Tesla to jest moje oczko w głowie, moja specjalność. Uwielbiam to robić. Zapraszam serdecznie.